Stworzony w oparciu o innowacyjne rozwiązania system Rauch AutoFlow istotnie wpływa na zwiększenie precyzji dozowania oraz wysiewu nawozu. W rozsiewaczach Rauch z systemem EMC regulacja wysiewu nawozu odbywa się na podstawie elektronicznego pomiaru przepływu masy. W porównaniu z rozsiewaczami wyposażonymi w system ważenia, technologia EMC dodatkowo zapewnia automatyczną kontrolę i korektę przepływu nawozu indywidualnie dla lewej i prawej strony rozsiewacza przez cały czas pracy maszyny. Axis H. Dwutarczowy rozsiewacz nawozu z hydraulicznym napędem jest standardowo wyposażony w system EMC. Specjalny system czujników umożliwia pomiar i automatyczną regulację momentu obrotowego. Rozwiązanie to zapewnia precyzyjne dozowanie nawozu na każdą z tarcz wysiewających. Najważniejszym elementem systemu EMC są trzy czujniki ciśnienia oleju w układzie hydraulicznym rozsiewacza. Każdy z silników hydraulicznych jest wyposażony w czujnik ciśnienia umieszczony na jego wejściu. Trzeci czujnik mierzy ciśnienie oleju na linii powrotnej, bezpośrednio na centralnym bloku hydraulicznym. Innowacyjny napęd hydrauliczny Axis H-Drive pozwala na współpracę rozsiewacza zarówno z ciągnikami wyposażonymi w układ hydrauliczny o stałym przepływie, jak i z systemem Load Sensing. W zależności od prędkości jazdy, dawki wysiewanego nawozu i szerokości roboczej rozsiewacza ustawione jest optymalne ciśnienie oleju. Jeśli zwiększy się natężenie przepływu nawozu, zwiększy się również ciśnienie oleju i moment obrotowy silnika. W ten sposób zmniejszenie natężenia przepływu spowoduje redukcję ciśnienia oleju. Działanie systemu EMC wynika z następującej zasady. Różnica ciśnień oleju na wejściu i wyjściu silnika jest proporcjonalna do momentu obrotowego napędu tarcz rozsiewacza, a tym samym do natężenia przepływu nawozu. W praktyce system EMC w precyzyjny i niezawodny sposób kontroluje i reguluje dawkę nawozu. Ciągła regulacja elektronicznie sterowanych zasuw wpływa na utrzymanie założonego ciśnienia oleju. Oznacza to, że w przypadku zmiany właściwości fizycznych nawozu zwiększających natężenie przepływu, system EMC automatycznie zmniejszy otwarcie zasuwy dozującej. Jeżeli przepływ się zmniejszy, zasuwa dozująca zostanie otwarta szerzej. Przewagą systemu EMC nad standardowym systemem ważenia jest ciągła kontrola i korekta stopnia otwarcia zasuw, indywidualnie dla prawej i lewej tarczy wysiewającej. Jeżeli natężenie przepływu nawozu różni się od założonej wartości, ustawienie każdej zasuwy jest korygowane oddzielnie w sposób automatyczny. Rezultatem jest precyzyjne dawkowanie nawozu przez cały czas pracy, nawet podczas jazdy po pochyłym terenie lub w przypadku nawozu gorszej jakości. System EMC wykrywa wszelkie utrudnienia w dozowaniu nawozu. Obecność kamienia powoduje natychmiastowy spadek ciśnienia oleju. System EMC automatycznie otwiera zasuwę dozującą, dzięki czemu kamień może wypaść przez otwór. W rozsiewaczach z hydraulicznym napędem tarcz Axis H-EMC elektroniczny system pomiaru przepływu masy EMC wykorzystuje pomiar ciśnienia oleju. W przypadku maszyn z mechanicznym napędem tarcz Axis M EMC system mierzy obroty wałka napędowego. W modelu Axis E EMC z elektrycznym napędem tarcz mierzona jest prędkość obrotowa tarcz na silnikach elektrycznych. System wysiewu EMC w dwutarczowych rozsiewaczach nawozu umożliwia niezależny pomiar i korektę ustawień dawki nawozu dla prawej i lewej zasuwy. Nierówności terenu i zbocza nie mają żadnego wpływu na precyzję dozowania nawozu, w odróżnieniu od systemów wagowych. Na całym świecie tysiące rolników korzysta z tej innowacyjnej i wielokrotnie nagradzanej technologii wysiewu nawozu EMC. Rauch. Power for Precision.